Czekajcie. Co ty robisz? Oddaj to! Sprawdzałam godzinę tylko. Dobra, dziewczyny, chodźcie na trening. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Chodź. Ale super. Super. Idź. Tomasz Dudziak ma nadzieję, że dziewczynie spodoba się trening i razem z przyjaciółkami zacznie przychodzić regularnie. Miteczka, no poczekaj chwilę, zobaczysz, spróbujesz, może się okazać, że jest całkiem fajnie. Nie masz szans. Weź proszę pompony. Drogie panie, poczekajcie chwilkę. Słuchajcie, z racji tego, że mamy tutaj piłkarki, to musimy się podzielić i wy macie jedną połówkę, dziewczyny mają drugą, okej? Okay? Ale trenerze, dzisiaj to my miałyśmy mieć trening. Wiem, przepraszam was najmocniej, ale dziewczyny mają jutro mecz, chciałbym, żeby jeszcze pokopały. Okej? Okay? No. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. No, próbuj, Monia. Jedziesz, Madonna. Tup, 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 tup. I lupa. Jeszcze nie? Jeszcze nie? Mam, gdzieś teraz. Te pompony. Brawo! Świetnie. I następna. No strzelaj, szybko! Monia, a ty co? No, nie podoba mi się to. Wolę oglądać się, jak grają. No może chcesz spróbować? Ja? Mogę piłkę? Poproszę piłkę. No pewnie, a czemu nie? Proszę. No okej. Okay. Dziękuję. Monika jest zachwycona grą w piłkę nożną. Dziewczyna zapomniała o swoich ulubionych grach w komórce. Tomasz Dudziak zauważył to i postanowił wykorzystać. Dzień, no ja wiedziałem, że na lekcjach lubisz pograć w piłkę, ale że aż tak? No lubię, a tak źle było, że mnie pan tak szybko zdjął? No nie, 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 tylko dziewczyny mają jutro mecz, więc muszą trochę potrenować, ale my mamy chyba temat do przegadania, chodź. Okej. Okay. Monika, ja nie wiedziałem, że w tobie drzemie taki talent, gratuluję, świetny mecz. Dziękuję, super się grał z taką prawdziwą drużyną. A nie chciałabyś do tej drużyny dołączyć na stałe? Ja? Naprawdę? No. Jeju, dziękuję bardzo, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. No to super, to widzimy się na treningach, zapraszam. Dziękuję bardzo. Rany moment! Dziewczyny, nie uwierzysz, co się stało. Co się stało? Dudziak pozwolił mi przychodzić na treningi i dołączył mnie do drużyny. Ja wiem, jak chcesz, że będziemy cię kibicować. Będziesz najlepsza. Rany, chodź, chodź, pokażesz nam. Cieszę się, że odkryłam nową pasję. Już taka jestem, że muszę być czymś zajęta i uwielbiam rywalizację. Będę się starała grać jak najlepiej. Czuję, że to będzie coś bombowego.